Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony ponownie Maged. Witam szanownych Państwa w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zaczniemy sobie przegląd sklepu premium. Otóż, jak doskonale wiemy, World of Warships jest grą darmową, ale założę się, że większość z nas tutaj obecnych, również ze mną włącznie, wydała już na tą grę dużo więcej niż na jakąś edycję limitowaną, nawet powiedzmy sobie, nie wiem, nowego NFS-a, FIFA czy Wiedźmina Trójki, bo pewnie były takie edycje warte kilka stówek i myślę, że te kilka stówek na pewno każdy z nas w tej grze utopił. W większości przypadków grać można w WoWsa za darmo, ale są też okręty, które są warte zakupu, bo gra się na nich całkiem fajnie. I dzisiaj przyjrzymy się, szanowni Państwo, takim właśnie okrętom z tieru 7. Dlaczego 7, nie 6, nie 5? Bo uważam, że tier 7 to jest pierwszy rozsądny tier, na którym warto kupić okręt premium. 6, no ja wiem po sobie, patrząc na to, ile tych bitew rozegrałem, że na 6 premki wyciągam, ogólnie na 6 gram mało, głównie 7 do góry. No to właśnie pomyślałem, że 7 to jest pierwszy taki rozsądny tier, gdzie będziemy grali dużo, gdzie będziemy mogli sobie fajnie zarabiać i to od 7 zaczniemy. Jeżeli będziecie chcieli też niższe tiery, to oczywiście się tym zajmiemy, ale będę się kierował od 7 w górę. Potem może zajmiemy się niższymi tierami. O, masz, nie tak chciałem. I tak, szanowni Państwo, zaczniemy sobie od góry tej pięknej listy. Duke of York. To jest okręt, który był do zdobycia, wydaje mi się, że za darmo. Czym on się charakteryzuje? Bardzo dobra obrona przeciwlotnicza. Nietypowa jak na okręty brytyjskie, pociski jednoukowo-burzące, także to jest konwencjonalny pancernik. Z tym, że, jak już wspomniałem, dobra pilotka plus hydro. I to jest wybór taki, no, powiedziałbym sobie szczerze, 6 na 10, to nie jest jakiś tam okręt must have. Jeżeli chcecie sobie kupić brytyjski pancernik na tierze 7, to można sobie ten spokojnie odpuścić. Przechodźmy od razu do drugiego okrętu. Mamy tutaj drugi brytyjski pancernik, czyli HMS Hood. Okręt o tyle ciekawy, że bardzo istotny historycznie, no bo każdy zna historię Hooda i jego potyczki z Bismarckiem. To o tyle w grze on za bardzo tutaj jakiś tam uwielbiany przez graczy nie jest. Wystarczy sobie spojrzeć na ilości rozegranych bitew danego okrętu na serwerze i już widać jego popularność. Jeżeli jest dobry, to na pewno dużo ludzi go kupuje, a jeżeli jest taki tam przeciętny, to raczej zbyt często go w bitwach spotykać nie będziemy. Czym się charakteryzuje Hood? No moim zdaniem niczym szczególnym. Jeden plus tego okrętu, jak dla mnie, to jest duża pula HP, ale tutaj nie urywa dupy ani uzbrojenie, ani celność, ani wyposażenie, bo tutaj nie mamy praktycznie nic poza standardowym zestawem grupy naprawczej, grupy naprawczo-ratunkowej, także no, absolutnie nie interesująca dla mnie propozycja. Yukon. Tu się robi już troszeczkę ciekawiej, ale z pewnych względów. Otóż, szanowni Państwo, Yukon to jest w zasadzie, można by powiedzieć, że prawie to samo co Duke of York, z tym, że konfiguracja artylerii jest inna, to jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że mamy tutaj naprawkę taką, jaką ma Conqueror, czyli ten okręt się drukuje w niesamowitych ilościach. Jeżeli jesteśmy paleni, to możemy bardzo dużo HP przywrócić i to się w niektórych sytuacjach przydaje. Ale okręt ma być celny i jest przyzwoicie celny, ale mamy tutaj, szanowni Państwo, również bardzo dobry kamuflaż i to jest największy plus okrętu. Z tym, że też obeki tutaj nie są takie typowo brytyjskie, więc nie będziemy sobie palić, raczej trzeba grać na pepancach, po prostu podchodzić blisko i dewastować krążowniki. Czy na taki gameplay ktoś się będzie decydował? Nie wiem. Wydaje mi się, że to nie jest aż tak nudny wybór jak powiedzmy Hood, ale też jest bardzo specyficzny. Nie jest to jakiś tam fenomenalny okręt, ale wydaje mi się, że tutaj można by się pokusić o zakup, z tym, że ocenę, oczywiście taką od 0 do 10, bym tutaj wrzucił też gdzieś w kategorii tak no 6 na 10, tak samo jak Duke of York, to myślę, że podobnie. Tamten jest troszeczkę bezpieczniejszy do gry, tutaj wymaga od nas nieco większej ostrożności do grania, no bo mamy dużo HP do przywrócenia, ale jeżeli dostaniemy szybki fokus, bo musimy podejść blisko, żeby wykorzystać ten okręt, to szybko też zejdziemy. No i pierwszy okręt, który mogę Wam z czystym sumieniem polecić. Otóż, szanowni Państwo, Hyuga. I to jest bardzo dobry okręt. To jest takie sobie, powiedzmy, fuzo, z tym, że Sigma jest wyższa i to jest duża różnica, bo celność widać, że jest lepsza niż na fuzo. Ale to jest tier 7, to jest jedna sprawa, a druga sprawa jest taka, że mamy tutaj booster do reloadu i on naprawdę potrafi dużo w bitwie namieszać, bo jeżeli ktoś nam pokaże burtę, jedna salwa na przykład, nie wiem, połowa zauwerpenuje, a druga połowa jakiś tam damage zada, możemy zaraz poprawić i to jest naprawdę decydujące w tym okręcie. Z czystym sumieniem możecie absolutnie sobie ten okręt sprawić. Bardzo fajna pozycja na tej liście.
Strasburg. Strasburg też, o ile pamiętam, był dostępny za darmo swego czasu. Trzeba było jakoś tam kampanię zrobić, czy event, już nie pamiętam dokładnie, o co chodzi. Ale jeżeli jesteście fanami Dunkierki, a chcecie coś lepszego, to zdecydowanie warto sobie ten okręt sprawić. Jeżeli taki gameplay jobowy będzie wam się podobał, powiedzmy lubicie Richelieu na przykład, lubicie Dunkierkę właśnie, to Strasburg jest takim czymś pośrednim, też ma booster do reloadu na pokładzie i myślę, że można sobie również ten okręt sprawić. Także tutaj może aż tak bym wysoko nie oceniał jak Hyuga, bo Hyuga jest naprawdę bardzo dobrym okrętem, to tutaj myślę, że takie 6,5, 7 nawet na 10 to jest spokój. Floryda, szanowni państwo. Floryda to jest pancernik amerykański już i czym on się charakteryzuje? Dosyć celnie działa, ale kadłub nie pozwala na wytrzymywanie zbyt dużej ilości ostrzałów, w związku z tym musimy grać na dystans i musimy strzelać z daleka. Czy komuś taki gameplay odpowiada? No, co my mamy na 7 tierze? Colorado. Ale ten okręt jest dużo szybszy, także to jest jakaś tam odskocznia taka. Trochę gorsza North Carolina na tierze niżej, także ten okręt można sobie również sprawić. Scharnhorst. Kiedyś jeden z moich ulubionych okrętów premium, obecnie powiem wam szczerze, szanowni państwo, zestarzał się bardzo brzydko i w sytuacji, kiedy pojawiło się tak dużo nowych okrętów premium, wydaje mi się, że on sobie już za bardzo nie radzi, także no ja bym go jednak odradzał. Kalifornia. To jest w zasadzie praktycznie to samo, co mamy na Colorado, z tym, że mamy troszeczkę... Colorado ma 8 wór bodajże, o ile pamiętam, tu jest chyba 12. I to jest jedyna różnica w zasadzie w gameplayu tym okrętem. I tu chyba też można by sobie ten okręt odpuścić, ze względu na to właśnie, że nie bardzo on się różni od tego, co mamy dostępne w drzewku. To jest dla mnie też dosyć ważna, istotna sprawa. Jeżeli mam praktycznie kopiuj w klej, to nie uważam, że to jest warte zakupu. Ashitaka. Dosyć specyficzny okręt, praktycznie nie posiadający nadbudówki, przez co ciężko dosyć go zniszczyć, spalić czy inne rzeczy zrobić. Dosyć celny, solidny wygar, ale niestety brak pancerza. Także mamy tutaj trochę takie znerfione dosyć mocno amagi wrzucone na tier niżej i z przekształconą nadbudówką. Także ciężki do grania troszeczkę. Celny, dobrze bije, ale też dobrze zbiera. Także no coś za coś. Musimy grać ostrożnie i trzymać dystans. No i przechodzimy do krążowników. Atlanta. To jest legenda sama w sobie. Moim zdaniem Atlanta nadal, mimo upływu lat, jest bardzo dobrze sprawującym się okrętem. Gorąco polecam. Myślę, że 8 na 10 byłbym w stanie dać w tym momencie. Duca degli Abruzzi. To jest też jeden z okrętów, który ja z czystym sumieniem polecam. Mamy tutaj naprawkę, mamy tutaj przyzwoicie bijące działa, nawet jeżeli mamy na nich iwche zamontowane. Dobry okręt do ganiania za dedekami. 12-kilometrowe torpedy o niskiej prędkości, co prawda, także odpali zapomnij. Także to jest okręt moim zdaniem warty zakupu też. Maja, to jest dosyć świeży okręt. On ma booster do reloadu, to jest takie trochę gorsze Atago. Jeżeli nie decydujecie się na zakup Atago, co jest moim zdaniem pierwszym wyborem, jeżeli chodzi o premkę na tierze 8, to Maja będzie się tutaj wam dobrze spisywała. Dwie wyrzutnie torpedowe na burtę o przyzwoitych kątach, booster do reloadu i działa kalibru, o ile dobrze pamiętam, 203 mm. Także zdecydowanie można sobie ten okręt również sprawić. Toulon. Tutaj się za bardzo nie odniosę, bo go nie posiadam, ale nie widzę ich zbyt często, także podejrzewam, że nie ma tutaj szału. Weimar. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś kojarzy Mainza, to Weimar jest praktycznie tym samym, tylko na tierze niżej, z krótszym zasięgiem artylerii głównej. Poza tym to jest ten sam styl gry. Mamy tutaj samolot, który nam trochę ten zasięg wydłuża. O ile pamiętam, to coś w okolicach 14 km ta artyleria bije. Ale powiem wam szczerze, ja bym tego okrętu nie brał, ze względu na to, że mimo że ma tych rur 12, to Monachium, czyli ten Munchen, jak to tam kto woli, który jest również na 7 tierze jako krążownik niemiecki, ma lepszy rate of fire, czyli wypluwa po prostu więcej pocisków na sekundę, mimo że ma tych dział mniej, to reload jest lepszy i ma większy zasięg, co pozwala nam na niezbyt ryzykowną rozgrywkę. Także z tych dwóch zdecydowanie wybrałbym Monachium. Weimara, jeżeli chcecie, to lepiej sobie odpuśćcie, kupcie sobie Mainza na tierze 8. Neve de Giulio i Boise to jest to samo, to jest premkowa Helena z nieco krótszym zasięgiem. Mamy tutaj całkiem przyzwoitą grupę naprawczą, która nam przywraca HP. Okręt ma naprawdę konkretny wygar, ale długo ładuje. Zasięg nie jest duży, bo tam w okolicach 13 km, także jeżeli mapa nam dopisze i przeciwnik współpracuje, to naprawdę można natrzaskać potężne obrażenia. Ja ten okręt polecam, ale trzeba jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach on się nam nie spisze. Lazo. To jest okręt, który niewiele wnosi do bitwy.
To jest, szanowni państwo, okręt, który zbyt wiele do bitwy nie wnosi. Nie wiem, czy już to powiedziałem, bo zapauzowałem nagrywanie ze względów na zwierzę w domu, także powtórzę się lub nie, ale to nie jest okręt, który wnosi wiele do bitwy. To jest okręt, który opiera swój styl grania na pływaniu na daleko, korzystaniu z samolotu spotującego, który działa dosyć długo i bardzo szybko się przeładowuje. Bardzo przyzwoicie ten krążownik podpala, także plumkamy sobie z daleka i podpalamy przeciwnika. To jest cała rola tego okrętu. Przy podchodzeniu bliżej wiadomo, jak się kończy granie czapajewem na niższych dystansach. To jest właśnie czapajew, tyle że bez radaru, a przekształcony na okręt do plumkania z daleka. Indianapolis, też dosyć stary okręt premium, powiem wam szczerze. Taki, powiedziałbym trochę, że podlatujący pod DES-a. Ja go lubię, bo te działa naprawdę robią robotę. Radar 10-kilometrowy na siódmym tierze też robi robotę, ale niestety pancerz tutaj praktycznie nie istnieje i służy tylko do tego, żeby pociski zdążyły się uzbroić, jak u nas trafiają. Także miękki okręt, ale ma potężny wygar i radar naprawdę sporo zmienia. Zasięg artylerii też jest przyzwoity, także tutaj warto się zastanowić nad tym okrętem, ale tak jak mówiłem, jest miękki, więc szukamy przestrzałów, szukamy miejsc, gdzie możemy bez narażenia się na ostrzał przeciwnika do niego strzelać. To jest optymalny styl gry tym okrętem. Także można go wziąć, ale nie liczcie, że będzie prosto. Jak się go opanujecie, będziecie na pewno zadowoleni, ale to nie jest okręt prosty, bo jest miękki. FR-25. Taki Yolo Emilio, tylko że z downem, bym powiedział. W tym, co robi, jest gorszy od Yolo Emilio, bo torpedy mają mniejszy damage bodajże, także jeżeli jesteśmy siódemką, jolujemy dziewiątkę, nawet jeżeli nam się uda wsadzić mu wszystkie nasze torpedy, to może po prostu zabraknąć alfy, żeby taki okręt, pancernik na przykład dziewiątego tieru, ściągnąć na jeden podjazd. A podjazdy do krążowników mogą się skończyć tym, że po prostu nie uciekniemy, bo ten okręt aż takiej prędkości nie osiąga i ten dym tak długo nie trwa, także no jest problem. Ja bym się zastanawiał bardzo mocno. Bardzo sytuacyjny okręt i ja bym go chyba nikomu tak do czystej zabawy nie polecił, także ten punkt można by sobie chyba odpuścić. No i zbliżamy się powoli do końca. Jeszcze został nam Leningrad. Typowo artyleryjski niszczyciel na tierze siódmym. Ja za bardzo go nie lubię, także może tutaj nie będę się na niego stylem gry rozwodził. Ciężko mi się nim gra, mało nim gram, także, ale widzę, że niektórzy sobie chwalą. No te działa naprawdę robią robotę. Torpedy też można jakoś tam sensownie użytkować, także no taki rozsądny niszczyciel na tym tierze. Jedyna polska jednostka na tym tierze dostępna obecnie, czyli Błyskawica. Okręt też dosyć stary, jeżeli chodzi o historię w Owsiku. I czy na pytanie, czy on nadal sobie w tej grze radzi, odpowiadałem wam chyba z rok czy temu, czy półtora, nagrywając materiał o tym okręcie. Ja uważam, że okręt nasz, tutaj polski piękny Błyskawica, nadal radzi sobie w grze dobrze. Jeżeli jest dobrze prowadzony, artyleria naprawdę robi robotę, torpedy no mniej nieco użyteczne, bo zasięg naszego spota nie jest dużo mniejszy niż zasięg naszych torped, także musimy grać bardzo ostrożnie, ale artyleria naprawdę sobie radzi całkiem przyzwoicie. Także można ten okręt ze względów patriotycznych i gameplayowych w swoim porcie posiadać, bo artyleria naprawdę będzie wam dawała sporo radości. No i ostatni punkt, czyli Sims. Szanowni państwo, parabola pocisków artyleryjskich niszczycieli amerykańskich jest dosyć specyficzna, także będziecie sobie takim lobem rzucać w przeciwnika. Torpedy mamy w dwóch konfiguracjach, albo krótkie, dosyć szybkie, albo o większym nieco zasięgu i wolne. Mi ten Sims za bardzo nie podchodzi. Jeżeli już mam nim grać, to z musu raczej. Wolę jak już coś, to wyciągać sobie albo okręty drzewkowe właśnie na tierze siódmym, albo na przykład błyskawice wolę wyciągnąć w miejsce Simsa. Także no ja osobiście nie uważam, że to jest jakiś tam must have, także też kolejny okręt, który możemy sobie tutaj spokojnie darować. Także tyle z mojej strony, jeżeli chodzi o tier 7. Jeżeli wam się taka forma materiału spodoba, to będziemy kontynuować po tierach. Następne będą 8, 9 i wyżej. A jeżeli będziecie mieli życzenie, to pójdziemy też w drugą stronę, czyli do jedynki będziemy szli. Jakieś tam pojedyncze premki też występują. Zapraszam was do dyskusji. Z mojej strony tyle. Do usłyszenia i na razie.